Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Księga Izajasza, 45 rozdział, 22 werset. Czy to właściwy kierunek? Plaża wydawała się prawie opustoszała, było mgliście i zimno. Mimo to jeden mężczyzna przepłynął swoje zwyczajowe 200 metrów w głąb morza. Gdy już miał zawrócić, nagle zauważył niedaleko siebie kobietę. Wyglądała dość niepewnie, ale najwyraźniej chciała popłynąć dalej. I zapytał ją, czy wszystko w porządku, a ona odpowiedziała, że jest już dość mocno zmęczona. To zawróć, poradził jej mężczyzna spontanicznie. Nie, odpowiedziała, przecież płynę we właściwym kierunku. Zapewniłem ją, że jest w błędzie i coraz bardziej oddala się od brzegu, ale ona upierała się przy swoim zdaniu. Ten mężczyzna zapewnił ją, że jest w błędzie i że coraz bardziej oddala się od brzegu, ale ona upierała się przy swoim zdaniu. Uparcie prosił ten mężczyzna, żeby mu uwierzyła. Obiecał jej, że będzie ją asekurował, jeśli zawróci. W końcu się poddała i zmieniła kierunek. Potem, gdy dopłynęli do plaży, odetchnęła z ulgą. Przed zawróceniem ta kobieta zrobiła wszystko, co jej w mocy, ale to tylko prowadziło ją dalej w złym kierunku. W którym kierunku powinniśmy się zwrócić, gdy chodzi o nasze wieczne zbawienie? Musimy być tego pewni. Dobre chęci i odwaga, a nawet nasze najlepsze wysiłki nie wystarczą. Kierunek musi być właściwy. Dlatego Bóg poprzez Biblię, Słowo Boże, woła do nas: nawróćcie się do mnie i bądźcie zbawieni. W ten sposób Bóg nadaje kierunek, który zaprowadzi nas do celu. A Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Zbawicielem i prawdziwym ratownikiem, który prosi, abyśmy powierzyli Jemu i tylko Jemu nasze życie. On jest godzien naszego zaufania, gdyż wziął dobrowolnie śmierć krzyżową na siebie z miłości do nas.